pan Hetman. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, pani komisarz, szanowne koleżanki i koledzy. 250 milionów euro rocznie oszczędności dla konsumentów. 11 tysięcy ton mniej elektroodpadów dla środowiska. Takie właśnie realne, konkretne korzyści przyniesie wprowadzenie przepisów dotyczących uniwersalnej ładowarki. Uniwersalna ładowarka oznacza również wygodę, gdyż dzięki niej Europejczycy będą mogli pozbyć się z domowych szuflad pełnych plątaniny kabli, z których trudno wyłowić ten jeden właściwy. Uniwersalna ładowarka to również wybór, gdyż to do konsumenta będzie należała decyzja, czy kupić nowe urządzenie elektroniczne z czy też bez ładowarki. Cieszę się także, że z uwagi na fakt, że rozwiązania technologiczne są powszechnie dostępne, już jesienią 2024 roku europejscy konsumenci będą mogli ładować swoje nowe zakupione telefony komórkowe, aparaty, tablety, słuchawki i wiele innych urządzeń poprzez jeden uniwersalny port USB-C, niezależnie od marki urządzenia. Co również ważne, ładowanie to będzie odbywało się z taką samą prędkością za pomocą dowolnej, kompatybilnej ładowarki. Nie ukrywam, że jestem zawsze szczególnie dumny, gdy na tej sali proponujemy rozwiązania, które w namacalny, konkretny sposób ułatwiają życie codzienne Europejczyków, tak jak ma to miejsce w przypadku tej dyrektywy. Należą się wielkie podziękowania i wielkie gratulacje dla wszystkich, którzy przy tym pracowali. Zaczynając od sprawozdawcy, przez wszystkich posłów oraz pracowników Komisji Europejskiej. Dziękuję bardzo. Grazie. Ora facoltà di intervenire.